Cześć i czołem. Jesteście gotowi na 12 odcinek IPLA Week? Jeśli tak, to zaczynamy. Założę się, że fani Tomka Działowego i jego programu Lekko Nie Będzie czekali z utęsknieniem na tę wiadomość. Wystartowały właśnie zdjęcia do kolejnego sezonu jego internetowego talk show. Tylko w IPLA Week zobaczycie, co Gimper mówi o nowej serii. Cześć, z tej strony Tomek Działowy, Gimper, prowadzący Lekko Nie Będzie. Niezmiernie miło jest mi poinformować, że już 28 czerwca rozpoczynamy kolejny sezon, a pierwszym gościem będzie Paweł z kanału Dla Pieniędzy i będziemy wydawać 200 tysięcy złotych, a także rozmawiać o wielu ciekawych rzeczach. Gorąco zapraszam. A czy znacie program Sokowirówka? To bardzo dobra propozycja w sam raz na lato. W Sokowirówce owoce i warzywa zamiast na deskę i pod nóż trafiają do blendera. Skomponowane przez kucharzy Food Lab Studio soki i szejki zaskoczą Was niespodziewanymi połączeniami składników z przyprawami. Truskawka z sezamem, grapefruit z kardamonem i wiele innych wstrząśniętych i dobrze wymieszanych soków czeka na Wasze podniebienia. A program znajdziecie oczywiście w serwisie IPLA. W zeszłym tygodniu wspomniałem o tym, że Pierwsza Miłość ma już 2900 odcinków, ale tyle epizodów to nie tylko piękne historie, lecz także wielkie dramaty. Przemoc domowa, hazard, zmuszanie do pracy w klubie nocnym to tylko niektóre z problemów, którym musieli sprostać bohaterowie Pierwszej Miłości. Które były najciekawsze, które budziły najwięcej emocji? Na polsat.pl zobaczycie pierwszą część artykułu na ten temat. Skoro mowa o serialach, nie sposób nie wspomnieć o Czarnobylu, który aktualnie bije rekordy popularności. A co za tym idzie, tematyka związana z awarią w tej elektrowni jądrowej jest bardzo popularna. W związku z tym przygotowaliśmy dla Was specjalną sekcję poświęconą temu wątkowi. Znajdziecie w niej programy, filmy dokumentalne, a także wspomniany serial. Myślę, że po obejrzeniu wszystkich pozycji odkryjecie tajemnicę Czarnobyla. Dziś w naszym iplowym kąciku filmowym coś wyjątkowego, absolutnie godnego polecenia. Film, który trzeba zobaczyć. Nagrodzony między innymi 3 Oscarami i 3 Złotymi Globami obraz Green Book, który wyreżyserował Peter Farrelly. Dear Dolores. I saw Dr. Shirley play the piano. He's like a genius, I think. Come on, take it easy. I prefer not to get grease on my blanket. Ooh, I'm gonna get grease on my blanket. This gentleman says that I'm not permitted to dine here. I'm afraid not. Tony, drobny cwaniaczek z Bronxu, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumki, zatrudnia się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirley'a. Razem wyruszają w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko. Od majątku i wykształcenia przez sposób bycia po ulubione jedzenie i rozrywki. Z czasem jednak będą mieli okazję przekonać się, że tak naprawdę więcej ich łączy niż dzieli. Ich wspólna, pełna przygód podróż stanie się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni. Come on, get out now. You never win with violence. You only win when you maintain your dignity. You don't know your own people. You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I? Anyone can sound like Beethoven. But your music, what you do, only you can do that. What do we do about the bones? We do this. Pick it up, Tony. Squirrels would eat it anyway. Pick it up. W różnych krajach Dzień Ojca obchodzony jest w różnych terminach. We Włoszech, Hiszpanii i Portugalii wypada na przykład 19 marca, na Litwie w pierwszą niedzielę czerwca, a w Austrii w drugą niedzielę czerwca. A kiedy według Fertka Kiepskiego trzeba świętować ten dzień?
jest zaznaczone, 19 czerwca. Na tym kalendarzu i proszę o tym pamiętać. Ale że niby, że... co to jest? Ty głupku wyradny durniu jeden, to jest Dzień Ojca, ty! Boście wszyscy zapomnieli, skąd żeście wzięli się na świecie. A gdyby mnie nie było, to by niczego nie było, nikogo by tu nie było w ogóle, nic. No ja tak przypominam, że skromny udział w tym też jakiś miałam, nie? Przepraszam bardzo, jakby ojca nie było, to brzucha by nie było, wiesz? Dobra, ale w takim razie co my mamy niby w ten Dzień Ojca robić? Gówno, nic nie robić, ja będę robił. Będę robił, co będę chciał. No właśnie, według Fertka Dzień Ojca jest 19 czerwca, ale w rzeczywistości to 23 i to będzie w niedzielę, także nie pomylcie się. A IPLA Week oczywiście niezmiennie w piątek, wobec tego zapraszam i do zobaczenia. IPLA i oglądasz.